Dobra, chłopaki, szybko! Brama otwarta, szybko jedziemy, jedziemy, jedziemy! Ale fuks! Kurde, ale mi się nie udało. Ale się szybko zdałem za auta. No, niestety. Wiesz, zawsze opony są trochę spompowane, by może było. Zwalniam. Rewolt. A jak? Ja zwalniam. Żarowa, ty też? Stanąłem. Ale jak stanąłeś? Ej, nie mogę odpalić silnika. Ej. Benzyna, kurwa. Nie ma benzyny. Ej, u mnie tak samo. Kurwa, ej, sprawdźcie wszyscy swoje schowki. Okej. Okay. Co? O, czekajcie, jest jakaś kartka. Wypożyczalnia aut. To dzwoń, może wypożyczymy. No nie wiem, dobra, dzwonię. Halo? Halo? Dzień dobry, czy to wypożyczalnia aut? Tak. Dobrze, my chcielibyśmy wypożyczyć 3 sportowe samochody. Dobrze, to może niech Państwo przyjadą do mojego biura, to od razu obgadamy, jakie to mają być samochody i wszystko, nie? Dobrze, a jakie to biuro? I gdzie? Centrum Biznesowe Arkadius. W Los Santos, tak? W Los Santos Pillbox Hill. Dobrze, to dziękuję, to niedługo tam będziemy. Tak, jakieś 10 minut. Dziękuję. Dobrze, do widzenia. To wiecie co, to może ja wezmę taksówkę. No dobra, to ja też wezmę, bo przecież wszyscy się nie zmieścimy. Ej, chłopaki, czekajcie, stop. Musimy pożyczyć kamizelki, szybko. Ale mam kamizelkę. Kurde, ciasna to była winda. No, ciasna była winda, no. Ale nie no, fajne biuro. No nawet. O, to dzień chyba dobry. Dzień dobry. No i po te 3 samochody. Dobrze, to jakie Państwo chcą? A nie, przepraszam, zostały mi tylko 3. Tylko 3 to idealnie. A Państwo jakie by chcieli? Sportowe. Sportowe, dobrze, to już klikuję. Dobra, to miejsce spotkania to miejsce tutaj dajemy. Dobrze, to możemy już jechać. Dobrze, to niech pan zaprowadzi nas, no i omówimy tam wszystko. A jakim pan samochodem jedzie? Czy pan nas podwiezie, czy mamy sami pojechać? Podwiezie go. Dobrze, no to dziękujemy. Ej, to my jedziemy tym zarąbistym jeepem? Nie, tym niebieskim tutaj. Okej. Okay. Szkoda trochę, hehe. Bo lepszego nie było, panie, ale wyobraź sobie, że 300 kapli za niego dałem się za ulepszenie. To fajnie. Dobrze, proszę pana, ja tylko sobie go to zaznaczę na GPS-ie, na miejsce. Dobrze. To było gdzieś tutaj, chyba. Dobrze. A proszę pana, ile by pan chciał za te auta? Tak. Ile? Nie wiem, tak tydzień. A panu chodzi o wynajem, ile będzie trwał? Tak. No tak ogólnie sprzedaję po 2-3 albo 1 tydzień. Za 1 tydzień no to 2 tysiaki za te 3 auta. No, i suma się podnosi o 2 tysiaki cały czas, co tydzień. Aha, no dobrze. A tak się zapytam, a jakie to są, no jakiej... Jak wyglądało to auto, no... Nie wiem, Porszaki, jakieś czy coś jest... tego typu? No wiem, że jeden to jest Porszak, ale reszty już Państwu nie powiem, bo nie pamiętam. Aha, no dobrze. A tak się zapytam, od jakiego czasu Pan ma ten biznes? No już od jakichś 2-3 lat. Ty Panie, niech Pan zobaczy na lewo. Wejdź, bo na policję trzeba dzwonić. Wariat drogowy. No jak widać, to wariatka. Hehe.
Dobrze, a nie, pan się czymś innym zajmował kiedyś, czy... No, to niektóre to są moje prywatne światy. Nie pamiętam, o co chodzi. No, wiem, wiem. Znaczy, no, nie wiem, ale... Ej, Trevor, ten głos jest jakiś znajomy. No właśnie, słuchaj, no od 3 lat, przecież 4 lata temu on zaginął. Odmówił nam akcji. I, on podobnie jeździ, bo on nie umie jeździć. Nie wiem, wiesz co, jeszcze za mało dowodów, ale jeśli to łowca, to nie wiem. Proszę pana, tutaj? Tak, to tutaj. Hololo, biorę Porszaka, nie, zajmuję Porsche. Proszę bardzo. Ja złote. I proszę pana, niech pan tutaj poczeka, ja tylko przyjadę z fakturką, dobrze? A no dobrze. Ej, nie no, chłopaki. Bryki fajne. Nie, nie, stój. Słuchaj, ja z Mati od jakiegoś czasu już zaczynamy takie akcje. W ogóle, jeśli to jest nasz stary przyjaciel, to nie możemy tego zrobić. Jak na razie mamy za mało dowodów. Trzeba się z nim jak na razie zakolegować. Trzeba mieć więcej dowodów. Ale naprawdę, do łowcy ma zarąbisty, bo ma taki akcent jak łowca. No właśnie, wiem. No tak samo jak łowca, on w ogóle nie umie jeździć, ale był zarąbistym pilotem, pamiętasz? No. Pamiętasz akcję na Meriwether, jak atakowaliśmy cargo plane'a? Ej, schowaj maskę, bo nas jeszcze odkryje. Ej, a może spytamy się go, czy polata z nami, ponieważ chcemy się nauczyć? Ty no... No nie wiem, ale wiesz co, zawsze warto się zapytać, co nie? Czy by nas, że chcemy się nauczyć, czy przypadkiem zna kogoś, kto potrafi latać, bo chcielibyśmy się nauczyć. Dobra. A ja nie wiem. Bryki fajne. No. Ale wiesz, co mnie dziwi? No. Że kluczyki od razu już były w środku. Ej, no właśnie. Dzień dobry. No. Dzień dobry. Proszę pana, skąd pan ma takie Lamborghini? A, no to kupiłem sobie Toniowa. Jakaś 2 miliony chyba. A, przecież pan jeździł tamtym... No dobrze, to proszę ale się tak poczekać. Ale to tylko podważę klientów Doubt. Philips. Dobra. Mati, podpisz się. Muszę się wszyscy podpisać? Ale tak, tutaj się podpisz. Okej, podpisamy. Dobra, jeszcze ty, Żarowa, się podpisz. Dobrze, dziękuję. Dobrze. Macie to. A proszę pana, proszę pana, proszę chwilę poczekać. Tak. Czy zna pan kogoś, kto umie latać, bo chcielibyśmy się nauczyć? Panie, tak jesteśmy w mieście. No ogólnie to ja umiem wyśmienicie latać. A umie pan nas. A mógłby pan nas nauczyć? Dobrze. Mogę. Jeśli oczywiście chcecie. I tak ogólnie to mogę was za darmo nauczyć. Bo ja tak to jestem tylko biznesmenem i wypuszczam auta. Aha, a tak kiedy pan by mógł nas nauczyć, tak, że tak powiem? Nawet dzisiaj. O nie której? Mam do roboty. O której? Teraz nawet. No jak proszę pana, jest druga. No to no i co? Ja mam helikopter. To nie wiem, proszę pana, to może około 12, jakoś tak? 10-12 na lotnisku?
Los Dobrze. Santos. Dobrze. Albo nie, niech pan poczeka, moment, niech pan jeszcze chwilę poczeka. A zna pan jakieś lotnisko poza miastem? Trevor Phillips Industries. Trevor Phillips No, mój Industries. stary kolega, ale na razie do pudla poszedł. Aha, no dobrze, no to. A może mi pan jeszcze to zapisać, gdzie to jest? Wysłać SMS-em tak na przykład? No dobrze. No dobrze, no to No się. to lotnisko Sandy Sears. No to proszę, już ma pan na komórce SMS-em. O, dobrze, dziękuję. Dobrze, no to to tam się możemy spotkać 10:12. o 12. To do widzenia. Dobrze, do widzenia. Mati. Ej, Trevor, słyszałeś to? Ej, kurde, on umie latać samolotami, no to. Ej. Ej, ale on mówił, że miał kolegę, który z nim Tak. gadał, ale trafił do paki. Chyba gadał o tobie. No właśnie wiem. Ale on sam widział jeszcze, że to było. On powiedział Trevor Phillips. No przecież to ja. To znaczy, to jest mój pseudonim, co nie? Bo tak naprawdę jestem Karolina. Ale tak w ogóle żarówa, dlaczego ty trzymałeś nóż za jego plecami? Wiesz, on jest za opcją, by go zabić. Aha. Ale że jak u niego w Sowku? Ty się zakradłeś do jego auta? Aha. O kurde, panie. Ej, poczekajcie, to może ja zobaczę, czy jest coś w moim sobku. Poczekaj, jeszcze ja zobaczę, co to jest w moim. Ej, Filip, nie uwierzysz. Nie uwierzysz. Nie uwierzysz, że cię to znalazłem. Halo, No co? halo, proszę pana, ja tak chciałam jedną sprawę mam jeszcze. Tak, halo, halo. Czy byśmy mogli przełożyć to spotkanie na 10, bo z 12 mam pewną rzecz zrobioną. Na 10, dobrze, to już tam jedziemy, kierujemy się tam powoli już. Dobrze, dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Dobra, typek dzwonił, 10 to musimy być w Sandy Shores. Ej, to trochę podejrzane. No właśnie wiem, no ale ponieważ dobra. My robiliśmy zamachy o 12. Mati? Słuchaj, musisz się jak na razie powstrzymać i to bardzo, bo jak coś, to nie ręczy za siebie. I wiecie co? Może będziemy go śledzić. Aha, dobra, i w ogóle wiesz co? W moim znalazłem nasze stare numery. A ja znalazłem to. Moją starą o, broń. Kurde. Oj, no to coś tu jest na rzeczy. Dobra, chodźcie, jedziemy do Sandy Shores. Nie możemy się przecież spóźnić. Jedźcie za mną. O, dobra, to gdzieś nie, tutaj. No, te fury są naprawdę zarąbiste. No. Dzień dobry. Tutaj. O, dzień dobry. Proszę pana, co to robi dymiący się samolot? Miałem małe komplikacje z innym kierowcą. I... aha. Nie zaglężajmy się w tematy. No, dobrze. Dobrze, no to lecimy. A tak się zapytam, kogo to jest lotnisko? Tak ogólnie, mojego kolegi, no kupił je za jakieś 200 tysięcy i te wszystkie tam samoloty powiedział mi, że jak chcę, to mogę tam mieścić, no to co, no to mieściłem. Aha, no dobrze. Ten helikopter należał szczególnie do niego, dlatego chciałem wziąć, bo no, zapamiętałem go. Jeżeli państwo chcą wiedzieć o mojej przeszłości, to możemy dokończyć później ten temat. No, troszkę byśmy chcieli wiedzieć, bo tak, wie pan co, lubimy z kolegami, bardzo lubimy wiedzieć dużo o ludziach. Dobrze.
na tą mysz. Proszę pana, my chcemy zwiedzić Los Santos. My nie chcemy tutaj tych okolic za bardzo zwiedzać. Nas najbardziej w sumie interesuje Los Santos i jakieś takie dobrze. Bogatsze miejsca, dobrze, coś tego typu, proszę, prawda? Dobrze, proszę już się nabudzić. O, tam chyba leci pana kolega obok nas. Nie wiem, co to jest za helikopter. Halo, proszę pozwolenie do lotu pokazać. Jeśli nie ma pozwolenia, zostanie pan zestrzelony. Trevor, wiesz, karabin jest z tyłu, ma do niego strzelać. Proszę pana, ma pan do niego strzelać. Teraz! Proszę na bok. Dobra, zaczęliśmy go chyba, no zaczęliśmy. Spada. Dobra. Spada już. Spada, dobra. A proszę pana, skąd pan znał moje imię? Nie wiem, myli się. Parę osób, szkolego. Słyszałam wybuch. Chyba się rozbił. No. Tak, nie widać go już. Nie, zmieniło mi się ogólnie imiona, nie? Nie pamiętam jednego, ale ogólnie miałem państwu opowiedzieć moje przyszłości. No, niech pan nie dzwoni na policję, bo ja jestem teraz bardzo znanym, że mogę przekupić policję. I ogólnie, to kiedyś miałem karierę przysterczą. To bywałem cały czas z kolegami. Pamiętam Patrzego i Trevora. No i tak mi się zachowało. Zawsze o to proszę pana, a kiedy pan robił ostatnio jakiś skok? Tak, z ciekawości. 3-4 lata temu chyba. Ale Mati, ostatni. Ty, pamiętasz, to był... To był przedostatni skok przed tym, jak on odszedł. No właśnie. I tak ogólnie ten mój ostatni skok, no to był... To koledzy mnie namawiali na skok na bazę wojskową, ale coś się nie udało. Mati. I ostatni skok mój to był na Maze Bank. To był najlepsza fucha naszego życia. Od tamtej pory zostałem właśnie miliarderem. Ale Mati. Potem powiedziałem, że nie chcę mi się już tym mieszać. Mati, jeszcze mu nic nie mówmy. Dobrze, to gdzie państwo chcą lecieć? A wie pan co? Tak, na lądowisko helikopterów i tyle. Tam zamówimy swoje auta i bardzo podziękujemy za dzisiejszy przelot. Dobrze. Niech pan uważa, bo ja nie ląduję w latach. Tak samo jak łowca. Co? Co? Nie, bo mamy takiego kolegę, który też umie latać, tylko że on akurat teraz jest w szpitalu. Dobrze. Bo miał wypadek. Nie, to jest na tyle to. No, dobrze, trochę samolotów to... tutaj już jest. No, helikopterów. Dobrze, do widzenia. Jak coś zadzwonimy. Dobrze. I tak samo jak łowca wylądował. Mati. Spełniły się nasze myśli. To łowca. I tak się zakończył pierwszy odcinek Życia Zamachowca.